don't know you, you know me, bitch. What? Diamonds on my neck really make me seasick. Drink at your 10,000, I'm a motherfucking fish. Siemana, ziomale, z tej strony Osama Blanta i witam was w kolejnym materiale na moim kanale. Raper French Montana oraz jego kolega Mansour Benua zostali oskarżeni przez anonimową kobietę o gwałt, do którego rzekomo miało dojść w domu Montany 2 lata temu. Kobieta wczoraj zeznała w sądzie, że na imprezie mężczyźni podali jej alkohol oraz narkotyki, a następnie, wykorzystując jej nieświadomość, zgwałcili. Cała historia miała się zacząć od studia, do którego kobieta została zaproszona 28 marca 2018 roku. Po skończonej pracy Montana zaprosił ją na imprezę do swojego domu. Około godziny 6 po południu pojawiła się tam wraz z innymi kobietami. Jak przyznaje, po jakimś czasie chciała opuścić imprezę, lecz dwóch mężczyzn zmusiło ją do pozostania. Kobieta przyznaje również, że po następnym drinku, którego wypiła, straciła świadomość. Pamięta jedynie, że przebywała w pokoju, w którym kręciło się dużo mężczyzn. Po odzyskaniu świadomości zauważyła, że leży w łóżku obok Mansoura Benui. Po całej sytuacji kobieta skarżyła się na bóle miednicy oraz bóle pleców. Zaczęła obawiać się, że została zgwałcona. Jak się okazało, prawdopodobnie miała rację, ponieważ w szpitalu potwierdzono obecność spermy. Możemy się tylko domyślać, gdzie. Kobieta pozwała Montanę oraz jego wytwórnię Coke Boys Records. Póki co French Montana nie skomentował całej sytuacji w mediach społecznościowych. Napiszcie koniecznie w komentarzu, co o tym wszystkim myślicie. Czy cała sytuacja to fake i kobieta próbuje wyciągnąć pieniądze od rapera, czy może to prawda i Montana ma teraz przejebane? W opisie macie linki do wszystkich materiałów. W tym odcinku to by było na tyle. Siemano.